Ja w wyborach miejsc startowałam tak w latach 2012, 13, 14. Na każdym z konkursów udawało mi się zdobywać jakiś tytuł i muszę przyznać, że każdy z konkursów, w którym brałam udział, czegoś mnie nauczył. Na pewno też wyniosłam z niego wiele przyjaźni i do tej pory na przykład widzę gdzieś jakąś reklamę i mówię, kurczę, ta dziewczyna startowała ze mną w Miss Mazowsza, więc dla młodej dziewczyny taki konkurs to naprawdę duże przeżycie, ale też możliwość zdobycia doświadczenia, nowych umiejętności. Więc ja na swoim koncie mam takie konkursy, no od kilku lat już raczej w jury. A dzięki temu udało ci się wybić. Czy uważasz, że to jest właśnie dobry pomysł pójść pierwszy na początek do takiego miss, do konkursu, a dopiero później rozpocząć karierę? Tak, zdecydowanie jest to jakaś opcja, bo ja właśnie brałam udział w jednym z konkursów i tam podszedł do mnie ktoś z telewizji, która właśnie realizowała wywiady i zapytano mnie, czy miałabym ochotę wybrać się na casting. Ja oczywiście tę propozycję przyjęłam i tak zdobyłam moją właśnie pierwszą pracę w telewizji. Później już jakby sama wysłałam dalej CV do For Fun TV, kolejno do SK TV. Natomiast właśnie ta pierwsza praca tak naprawdę była taka troszeczkę przypadkowa, ponieważ nie miałam tego zaplanowanego, więc jest to świetna opcja. I właśnie tak jak wspomniałam, bardzo dużo dziewczyn, które ze mną startowało w konkursach, do tej pory gdzieś tam je widzę, tak jakby etap rozwoju każdej z dziewczyn jest różny, natomiast widzę, że każda z nich nadal się rozwija i na przestrzeni lat widuję je w różnych miejscach. Na scenie są przepiękne zawsze kobiety. Czy uważasz, że właśnie będąc piękną kobietą ma się łatwiej w życiu? Ładnym wyglądem można przyciągnąć, ale żeby zatrzymać to, do tego potrzebna jest już osobowość, więc nawet jeżeli kobieta jest piękna, ale nie ma fajnej osobowości, nie jest po prostu dobrym człowiekiem, dobrą osobą, to, no to szybko to jakby zostaje też zauważalne.